Urodziny Puchatka. Wiosną prosiaczek był jak zwykle ogromnie zajęty. Mimo, że już trzeci tydzień porządkował swój mały domek, zawsze jeszcze zostawało coś do zrobienia. Któregoś dnia stanął nagle nieruchomo, na samym środku pokoju, tknięty natrętną myślą. Nie umiał sobie przypomnieć, o co chodziło, ale z pewnością o coś ważnego. Czyżby zapomniał podlać azalię? Nie. Czy zapomniał wypolerować mosiężną szufelkę do kominka? Nie. Czy może nie wypastował podłóg? Oczywiście, że wypastował, bo przecież łapki same się rozjeżdżają na śliskiej, lśniącej powierzchni. Oj, aj, aj, mruknął. Co też to może być? Muszę sobie wszystko uporządkować w głowie, głośno mówił do siebie prosiaczek. Skoro zapomniałem o czymś ważnym, bardzo ważnym, najważniejszym, to musi chodzić o urodziny puchatka. Oczywiście, urodziny mojego przyjaciela są najważniejsze na świecie. Prosiaczek zasmucił się. Biedny puchatek, jak mogłem zapomnieć? Ale, ale, dzień się przecież jeszcze nie skończył. Muszę się koniecznie spotkać z królikiem. On na pewno pomoże mi zorganizować wspaniałe przyjęcie dla puchatka. Wykrzyknął prosiaczek i pędem wybiegł z domku. Królik jak zwykle pracował w ogródku, sprawdzając, jak dojrzewają pomidory. Gdyby były jeszcze mniejsze, jeszcze bardziej zielone, to można by je wziąć za oliwki, narzekał zgryźliwie. Prawdziwa klęska nieurodzaju. Nagle, nie wiadomo skąd, w ogrodzie pojawił się tygrys i bez trosko bryknął na królika z głośnym Haha! Przewracając przy okazji także prosiaczka, który właśnie nadbiegł. Przepraszam, powiedział tygrys, bardzo rozbrykany ale właśnie dzisiaj chciałem wypróbować nowy wybryk, a wy dwaj stanęliście mi na drodze. Kiedy wszyscy się już pozbierali, prosiaczek powiedział przyjaciołom o zapomnianych urodzinach Puchatka. Musimy niezwłocznie zabrać się do organizowania przyjęcia, zarządził królik. Potrzebny będzie tort, powiedział tygrys. I baloniki, dodał prosiaczek. I tort urodzinowy, ryknął tygrys. Oczywiście, musimy zdobyć tort, powtórzył królik. Świetny pomysł, zawołał tygrys bardzo roztrzepany. Szkoda, że sam na to nie wpadłem. A ja przyniosę świeczki, krzyknęli wszyscy chórem. I rozbiegli się na trzy strony świata. Królik zabrał wszystkie świeczki, jakie miał w domu. Nie pamiętał bowiem, ile lat ma Puchatek. Przezorny zawsze ubezpieczony, mruknął pod nosem. Prosiaczek także zebrał ich spory zapas. Wezmę jeszcze kilka. Przezorny zawsze ubezpieczony, pomyślał sobie. Tygrys również porwał pod pachę pudło świec. Na wszelki wypadek jeszcze trochę dołożę, ryknął. Przezorny zawsze ubezpieczony. Królik, tygrys i prosiaczek powtykali w tort tyle świeczek, że prawie nie było go widać. Ciekawe, mruknął na ten widok królik. Zdaje mi się, że nasz puchatek musi mieć okropnie dużo lat. To nie szkodzi. Zauważył prosiaczek. Skoro puchatek jest taki stary, to musi być bardzo mądry, dodał z podziwem. A ja wam powiem, że powinniśmy się pospieszyć. Biegnijmy czym prędzej do puchatka, żeby mu powiedzieć, jakim jest geniuszem. Sam ma taki mały rozumek, że na pewno na to nie wpadnie, gorączkował się tygrys. Niebawem królik, tygrys i prosiaczek stanęli z tortem przed drzwiami puchatka. Niespodziankę! krzyknęli bardzo głośno już od progu. Och, sapnął zaskoczony miś wydaje mi się, że to tort urodzinowy. Widzisz, jaki mądry powiedział tygrys a nie mówiłem. Popatrz tylko na te wszystkie świeczki, puchatku powiedział prosiaczek. Widzisz, ile ich jest? Musisz być o wiele starszy, niż nam się zdawało. I o wiele bardziej oświecony, z wahaniem dodał królik. To świeczki świecą, a nie ja, dobrodusznie zaśmiał się puchatek. Nasz puchatek zna się na dowcipie, z podziwem rzekł tygrys. Rozmowę przerwało znane wszystkim burczenie, dobywające się z wnętrza misiowego brzuszka. A może byśmy zjedli po kawałeczku tego wspaniałego tortu? spytał Puchatek. Przyjaciele zasiedli przy stole, a Puchatek po kolei zdmuchiwał świeczki. Królik jako pierwszy postanowił wypróbować mądrość Puchatka. – Poraź mi, Puchatku – zaczął ostrożnie – co mam zrobić z moimi pomidorami, żeby szybciej dojrzewały? Najlepiej dać im dobry przykład, odparł Puchatek. Królikarz zastrzygł uszami, poderwał się i pobiegł do ogródka, by wprowadzić w czyn radę Puchatka. — Hej, Puchatku, doradź mi, co mam zrobić, żeby jeszcze bardziej brykająco brykać? — zapytał Tygrys. — Kiedy wybrykniesz do góry, staraj się nie spadać na dół, rzekł Miś. Co za myśl! ryknął zachwycony tygrys. Nasz przyjaciel to prawdziwy geniusz! I tygrys pobrykał w las, wybijając się na ogonie i starając się przedłużać każdy skok. Na koniec odezwał się Prusiaczek. Powiedz mi, Puchatku, jak długo powinno się robić wiosenne porządki? spytał. Jak sama nazwa wskazuje przez całą wiosnę, wydaje mi się, że sporo jest do zrobienia na dworze, prosiaczku. To znaczy, że mam wysprzątać cały las? Ojejku, ojejku! I prosiaczek wybiegł z chatki. Puchatek zdmuchnął ostatnią świeczkę. Już zamierzał nałożyć sobie porcję tortu, gdy zauważył, że został przy stole zupełnie sam. Hmm, trudno, mruknął. Na razie zajmę się świeczkami i schowam je do pustego garnka, na wszelki wypadek. Po czym zabrał się do jedzenia, rozmyślając nad tym, jak bardzo przyjaciołom będzie smakował tort, gdy wreszcie powrócą. Po południu nad ogrodem królika przelatywała sowa. Usłyszała czyjś głos. Dojrzewajcie, dojrzewajcie. Ja już dojrzałem, mówił głos. Sowa obrzuciła ogródek bystrym spojrzeniem i zobaczyła znajomą parę długich uszu, wystających z ogromnego pomidora. Jesteś gadającym pomidorem? spytała. Jestem sobą, odparł królik. Właśnie daję moim pomidorom dobry przykład. Puchatek mi to doradził. Jest znacznie mądrzejszy, niż myślałem. Sowa pokiwała tylko głową i poleciała dalej. Gdy Sowa wylądowała miękko na ścieżce pod lasem, usłyszała donośny ryk. Patrz na mnie! Po chwili za drzew wyskoczył tygrys i zatrzymał się kołosowy Sowy z głośnym tupnięciem. Nic ci nie jest, tygrysku? spytała Sowa. Z tym niespadaniem to nie taka prosta sprawa, jęknął tygrys. Wcale nie prosta. Auć. Tygrys z trudem wyprostował się na obolałych nogach, szykując swój sprężynowy ogon do kolejnego skoku. Puchatek jest dużo sprytniejszy, niż myślałem. Doradził mi, żebym po każdym brychnięciu jak najdłużej pozostawał w powietrzu, więc tak właśnie robię. Dodał tygrys i bryknął w las. Mądrość Puchatka, ciekawe, ciekawe, szepnęła sowa. Muszę dojść, co się za tym wszystkim kryje. Zbliżając się do chatki Puchatka, sowa zauważyła na ścieżce prosiaczka z miotłą w łapce do drzew. Poprzyczepiane były pineskami opadłe liście. Co ty wyprawiasz, prosiaczku? Sowa nie posiadała się ze zdumienia. No, robię wiosenne porządki, odparł prosiaczek. Wyciągnął ze stawu rybę i zaczął ją pracowicie odkurzać miotełką. Czy nie powinieneś ich robić raczej w domu niż poza domem? Puchatek uważa, że nie, odpowiedział Prusiaczek. A, a ja mu wierzę, bo to miś o ogromnym rozumku. Szkoda, że nie widziałaś, ile świeczek było na jego urodzinowym torcie. Doprawdy? spytała z niedowierzaniem Sowa. Sprawdzę to osobiście, jeśli pozwolisz. Sowa weszła do chatki, przywitała się i usiadła przy stole naprzeciw solenizanta. Na samym środku stała patera, a na niej leżał mały kawałek ciasta z jedną świeczką. Wszystkiego najlepszego, Puchatku, powiedziała. Czy poczęstujesz się odrobiną mojego urodzinowego tortu? spytał uprzejmie Puchatek. Najpierw chciałabym cię o coś zapytać. Bardzo proszę. Uwielbiam pytania, zawołał miś. Uważam tylko, że nie trzeba przywiązywać zbyt dużej wagi do odpowiedzi, dodał. Gdybym miała pięć garnków z miodem, zaczęła sowa, i schowałabym trzy z nich, to ile by mi zostało? Za mało, żeby się najeść, odpowiedział puchatek. Sowa aż otworzyła dziób ze zdziwienia. Czyżby puchatek naprawdę był bystrzejszy niż sądziła? U drzwi chatki tłoczyli się tymczasem przyjaciele puchatka, napierając na królika przebranego za pomidora. Witajcie! Wesoło zawołał Puchatek. Przyszliście w samą porę na. zaraz sobie przypomnę na co, bo w tej chwili wyleciało mi to z głowy. Oj, Misiu, Misiu, odezwał się prosiaczek. Mądre rady, które nam dałeś, okazały się niecałkiem mądre. O, przypomniałem sobie wykrzyknął Puchatek zostało jeszcze trochę tortu. Wystarczy po kawałeczku dla każdego. Jest tylko jedna świeczka, zauważył tygrys. To znaczy, że Puchatek nie jest ani taki dorosły, ani taki mądry, jak nam się zdawało, podsumował królik. Jejku, jak to dobrze, zawołał uradowany prosiaczek. Znowu jesteś naszym kochanym misiem o bardzo małym rozumku. Dziękuję ci, prosiaczku, powiedział Puchatek. A teraz skoro wszystko się wyjaśniło, to może siądziemy wreszcie do stołu.